serdecznie. Mówimy się do Babki, witam pana trenera Widzewa Łódź, pana Franciszka Smudę, trenera gospodarzy Klubu Sportowego pod Parkiem Wędza Miasto Lubawskie, pana Piotra Zaroszewskiego. Na pewno tylko wspomnę, usługniki, co państwo mają, bardzo poproszę, jeżeli coś państwo nas napiszą, bardzo proszę do nas wysłać, informacja mailowa, jakkolwiek, tak, to nas do książki historycznej. A teraz poproszę o komentarz po meczu trenera gości, Widzewa Łódź, pana. Spodziewałem się, że nie będzie tutaj łatwy dla nas mecz. Zresztą w żadnej lidze nie ma łatwego meczu, wszędzie trzeba się napracować, ale ta trzecia liga, właśnie ta grupa pierwsza jest naprawdę... Oglądałem w Małopolsce parę spotkań z tej grupy tam i to uważam, że ta grupa jest tutaj trochę silniejsza i tu się bardzo, bardzo trudno gra. Jeżeli chodzi o grę, no wiadomo, że na Widzewie jest presja awansu, no bo ten klub, mając tyle kibiców, przepiękny stadion, no, Widzew należy do ekstraklasy, a nie trzeciej ligi, ale niestety tę procedurę musimy przejść i trzeba wszystko zrobić, żeby awansować w tym sezonie. No, nie myślałem, że do końca będzie taka walka, bo wtedy, kiedy Finisz Parkę strzelił bramkę na 2-1, no to było gorąco. Dobrze, że Michał Miller strzelił tą trzecią bramkę już w ostatniej fazie i przypieczętował to zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę komentarz trenera gospodarzy. Pierwsze, to gratuluję panu trenerowi Smudzie zwycięstwa. Wiedzieliśmy, jakim potencjałem piłkarskim dysponuje Widzew Łódź, zwłaszcza w bocznych sektorach boiska. Ubolewam, że zbyt łatwo straciliśmy pierwsze dwie bramki, bo trzecia to już nie będziemy rozliczać, bo to była ostatnia sekunda meczu. Pierwsza praktycznie na zejście do szatni, to właśnie taki już ta trzecia minuta, stały fragment gry. Druga też praktycznie stały fragment gry, zbita piłka, dośrodkowanie z boku, zabrak pokrycia w polu karnym. No, walczyliśmy do końca o bramkę kontaktową. Szkoda, że tej bramki nie strzeliliśmy wcześniej, bo na pewno by było jeszcze bardziej gorąco. Nasz młody zespół z meczu na mecz dojrzewa. Ja cieszę się, że chłopcy podjęli walkę i ta walka była po każdym metrze boiska i z tego tylko możemy się wszyscy cieszyć, zwłaszcza licznie zgromadzona publiczność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, to zapraszam. Trenerze, może szybko, przepraszam, trenera Smudy, a propos środowego meczu pucharowego, taka sama zasada jak przy poprzednich spotkaniach, raczej dublerzy dostaną szansę? Naturalnie muszą dostać szansę, wiele młodych, tak jak i tutaj u trenera powiedział, że ma również młodych zawodników, też mamy i właśnie te mecze pucharowe wykorzystujemy na ogranie tych piłkarzy, no i na pewno będziemy jakoś dzielić to. Ci, którzy mają większość meczy rozegranych w trzeciej lidze, no to raczej odpoczną, a będą grali ci, którzy mniej tych meczy mają rozegranych. No wracają już chyba Bartek Gromek i Kamil Klawer, tak? Bo oni nie mogli grać ze względu formalnych pierwszych spotkaniach pucharowych, wygrali w rezerwach. Pan ich bierze jeszcze pod uwagę, bo na razie ani Bartek, ani Kamil do 18, no, czy Sebastian Olczak, który jest po kontuzji ręki, w ogóle się nie łapią do kadry. Pan już ich skreśli, czy oni są jeszcze gdzieś z tyłu głowy? Nie, oni są w kadrze, oni z nami trenują, grają tylko w drugiej drużynie. To jest normalne, jak się nie zmieścisz w 18, musisz grać w drugiej drużynie. My tak czy inaczej musimy zrobić dobrą selekcję w grudniu, bo ta drużyna potrzebuje uzupełnień takich ponadprzeciętnych jak na tą ligę. A już co dalej, to wiadomo.
I te wzmocnienia muszą w grudniu być. Wracając do Kamila czy do Bartka, oni szansę mogą dostać też jeszcze w tych spotkaniach najbliższych. Ligowi poczekają na dwa spotkania z Beniaminkami, teoretycznie prostsze. Ja się nie zastanawiam, co Kamil, co Bartek, co. Ja się zastanawiam nad pierwszym zespołem, to mnie interesuje. A oni muszą się wszyscy sami zastanawiać, czy dają radę, czy nie. Czy ktoś jeszcze? W takim razie dziękuję bardzo.